Drodzy, niedawno moja córka dostała zaproszenie od kogoś z przedszkola na urodziny. No i bardzo się cieszy i bardzo chce pójść. I to jest takie wyjątkowe, dostać zaproszenie od kogoś, być zaproszonym, żeby móc pójść na właśnie jakieś wydarzenie, powiedzmy takie jak to jest urodziny. Lubicie być zapraszani? Niektórzy nawet nie lubią, ale myślę, że większość z nas lubi, nie? Pytanie, czy my zapraszamy również innych, też lubimy zapraszać. To jest bardzo różnie. Ja powiem sam, że czasami, generalnie lubię, ale czasami są chwile, kiedy jestem zmęczony, nie za bardzo mi się chce kogoś zapraszać, nie? Jest w tym zapraszaniu coś szczególnego, dlatego że jest okazja do spotkania się z człowiekiem i wiecie, kiedy człowiek siada z drugim człowiekiem do stołu, to jest to niezwykłe spotkanie. I może dzisiaj trochę zatraciło to swoje taką wymowę, takie znaczenie, ale w czasach biblijnych, a nawet w czasach naszych jeszcze jakiś czas temu u nas, Polaków, zaproszenie kogoś, gościnność była na bardzo, bardzo wysokim poziomie i było to coś niesamowicie ważnego, kiedy gość przychodził do domu. Ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy porozmawiali trochę o modlitwie, żebyśmy zastanowili się nad modlitwą i chciałbym trochę na temat tej modlitwy może w trochę inny sposób opowiedzieć. Taki werset, który chciałbym na samym początku przytoczyć, jest to werset, który może was zdziwić, bo w zasadzie nie jest przytaczany w kontekście modlitwy. Ale ja chciałbym, żebyśmy ten werset na początek przeczytali. Pan Jezus mówi w Księdze Objawienia 3:20 takie słowa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mi i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To tłumaczenie jest trochę już starsze, ale Pan Jezus mówi tutaj, oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, to mówi, to ja wejdę i będę miał z nim taką więź, relację, społeczność, wieczerzał, to znaczy wspólnie zjemy posiłek, będziemy razem przy stole siedzieli i cieszyli się nawzajem tą społecznością, jaką mamy ze sobą. Drodzy, myślę, że ten werset mówi nam bardzo dużo o modlitwie. Dlatego, że wydaje mi się, że to jest tak naprawdę kluczowa sprawa, jeśli chodzi o modlitwę. Nie wiem, kiedy słyszycie słowo modlitwa, co wam się kojarzy, nie? Może niektórzy myślą od razu, o, to trzeba tam, prawda, jakąś pokutę zrobić i za karę się pomodlić, nie? Inni myślą o jakichś długich godzinach, może jakieś tam litanie, inne różne rzeczy. Różne może obrazy mamy, kiedy słyszymy modlitwę. Niektóre mogą być pozytywne, inne może negatywne. Ale drodzy, tutaj powiedziane jest o czymś bardzo istotnym. Tu jest powiedziane, że chodzi o to, żeby wpuścić Pana Jezusa do swojego życia, do swojego serca. I tak naprawdę modlitwa jest niczym innym, jak wpuszczeniem Jezusa do ciebie i do mnie, do naszego serca, do naszej zbolałej duszy. Modlitwa to jest to, kiedy my zapraszamy Jezusa, kiedy otwieramy drzwi naszego serca i pozwalamy, żeby Chrystus wszedł. To oznacza, że to nie nasza modlitwa tak naprawdę sprawia jakąś akcję ze strony Jezusa, ale że to Pan Jezus, który jest w nas, sprawia, że się modlimy. To, że się modlę, to wynika z tego, że Jezus działa, jest obecny. To On puka. To On chce być z tobą i ze mną. To tak naprawdę On chce wejść do naszego życia i to życie przemienić. A modlitwa jest, kiedy ja pozwalam, kiedy wpuszczam Jezusa do mojego życia i pozwalam, żeby On tam był i żeby On coś zmienił. W Księdze Izajasza w 65 rozdziale, 24 wersecie jest napisane: pierwej niż zawołają, ja się odezwę. Jeszcze mówić będą, a ja wysłucham. Drodzy, zanim my jesteśmy gotowi coś dobrego, czegokolwiek zrobić,
to tak naprawdę Pan Jezus, który zna nasze myśli i zna nasze serca, kieruje na ten dar, który chce nam dać. Ktoś kiedyś powiedział, że już dawno temu, że modlitwa jest oddechem duszy. To jest piękny obraz. Wiecie, my potrzebujemy powietrza do życia, nie? Pamiętam kiedyś, kiedy byłem jeszcze w szkole, to moi koledzy, tam ktoś wymyślił takie powiedzenie: nie zapomnij, nie zapomnij. I tak, no, ale co jego? Oddycha. To było takie śmieszne, ale symbolizowało, że tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie nie oddychać, nie? Jeśli nie oddychamy, to umrzemy. A więc wokół nas jest powietrze, które chce jakby wejść, ale my musimy zacząć oddychać, żeby to powietrze wpuścić do naszych płuc, do naszego życia, do naszego organizmu i dopiero wtedy to powietrze wykonuje swoją życiodajną rolę, pracę. Powietrze, które potrzebuje nasza dusza, otacza nas również ze wszystkich stron. Drodzy, Bóg jest obecny, nie jest daleko od każdego z nas, mówi nam Słowo. Bóg jest wokół nas. On nas otacza swoją doskonałą i całkowicie wystarczającą łaską. Bóg jest ze swoją łaską. Wystarczy, żebyśmy otworzyli naszą duszę, naszą zbolałą i często wyschniętą duszę, abyśmy otworzyli na Niego samego. Modlitwa jest tym organem, który można powiedzieć, przez który możemy przyjmować niejako Chrystusa do nas, do naszej duszy, do naszego serca. Do tej naszej właśnie zwiędłej, wyschniętej często duszy. Zobaczmy, Pan Jezus mówi, jeśli ktoś otworzy drzwi, to ja tam wejdę. To ja wejdę, jeśli On otworzy drzwi. Zobaczcie, to nie nasza modlitwa powoduje, że Pan Jezus wchodzi do naszej duszy. Można powiedzieć, że to nie dzięki naszej modlitwie zostaje poruszone serce Pana Jezusa, czy Jego ręka, aby stał się skłonny wejść do naszego życia. To nie jest tak, że ja muszę teraz błagać i prosić. On chce wejść, to On puka do Twojego i mojego serca. On chce wejść, On chce tam zamieszkać. On chce być z Tobą i ze mną. On szuka otwartych drzwi. Szuka drzwi, które są otwarte na to, żeby Jego tam wpuścić. Tak naprawdę Jego pragnieniem jest, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. On chce każdego człowieka zbawić. Czy Ty wiesz o tym? Że Ciebie chce również, abyś był Jego własnością, abyś należał do Niego. On chce, żebyś otworzył swoje serce na Niego, swoją duszę. On to nazywa spożywaniem z nami wieczerzy, czyli posiadaniem takiej wyjątkowej, bliskiej, niezwykłej relacji, więzi z nami. Ta właśnie wieczerza w tamtych czasach była takim głównym posiłkiem często, bo to był wieczór, kiedy po całym dniu pracy oni spotykali się razem i mieli razem czas przy jedzeniu, a jednocześnie przy rozmowie. To była wyjątkowa więź. To było wyjątkowe spotkanie. To jest obraz takiej, wiecie, najbliższej relacji, jakie możemy mieć z Bogiem. Jezus chce mieć taką relację z Tobą. Czy wiesz o tym? Bardzo często my mamy w swoim umyśle obraz Boga, obraz Jezusa, który jest daleki, który jest nam niechętny, który nie chce się do nas zbliżyć, który czeka, aż my naprawimy wszystko w naszym życiu, wtedy może będziemy godni, ale to jest niewłaściwy obraz. Ten biblijny obraz jest taki, że to Bóg przychodzi pierwszy i szuka. I chce zbawić, szukać i zbawić to, co zginęło. To On chce, żebyśmy otworzyli nasze serce, nasze dusze na Niego. On puka do każdego z nas. A więc tak naprawdę, drodzy, oznacza to, taka modlitwa, że Jezus zostaje zaproszony do naszych bied, do naszych potrzeb, do naszej całej nędzy, którą gdzieś w nas jest. Do tej całej naszej, tego wszystkiego, co nam się nie udaje. Do całej biedy naszej duszy. Może
takiego skołatania, może czasami jesteśmy zakręceni, zmęczeni, przygnębieni, spracowani, wymęczeni. Może mamy wszystkiego dosyć. I właśnie wtedy puka Pan Jezus. I oczekuje, że my otworzymy nasze drzwi, naszego serca. On chce wejść do tej całej biedy i nędzy. Tylko On może coś z tym zrobić. Tylko On może przemienić tą Twoją zbolałą duszę i sprawić, że zakwitnie tam życie. Bo On jest drogą, prawdą i życiem. Tylko On. Tak naprawdę, kiedy w taki sposób rozumiemy modlitwę, to rozumiemy, że Jezus wchodzi tam i dajemy Mu możliwość, żeby On uwielbił imię Boże w nas. A żeby Bóg się w nas uwielbił. A więc można powiedzieć, że w jakim sensie powodzenie modlitwy nie jest zależne od tego, kto się modli, bo ani jego silna wola, ani jakieś gorące uczucie, czy inne rzeczy, nawet jasne, przemyślane tematy modlitewne, nie zapewniają takiego, wiecie, sukcesu w modlitwie, można by tak powiedzieć, czy nie stanowią warunku wysłuchania modlitwy. Tak naprawdę modlić się oznacza umożliwić Panu Jezusowi, żeby przyszedł do nas, żeby On pojawił się w naszym życiu, w Twoim i moim. Żeby On mógł uporać się z Twoją i moją nędzą, biedą, potrzebą, beznadzieją. Pozwolenie, żeby On coś z tym zrobił. Bo Ty i ja sami nie radzimy sobie z tym. Tylko On będzie mógł odpowiedzieć i przezwyciężyć tą naszą biedę i tą beznadzieję. On potrafi to zrobić w swoim czasie, wtedy, kiedy On będzie tego chciał. Kiedy nadejdzie ta właściwa godzina. Wiecie, On zna nas dobrze. On wie, że my jesteśmy marnym prochem, tak naprawdę. On wie, że my słabi jesteśmy. On wie, że my wcale nie jesteśmy tacy mocni, jaki wyglądamy, nie? Jakie pozory czasami stwarzamy, nie? Jacy to my tutaj mocni jesteśmy. On wie, że w środku często płaczemy. Że w środku często jesteśmy tak totalnie rozbici, że nie wiemy, co dalej. Nie wiemy, jak postawić kolejny krok. On o tym doskonale wie. On Ciebie i mnie zna. On wie, co jest w nas. A więc, drodzy, nawet pozbawiony siły człowiek może się modlić. Nawet ktoś, kto jest chory, może się modlić. Bo modlitwa to nie jest jakieś teraz wytężanie wszystkich sił, żeby tylko moją siłą ja osiągnę Boga. Nie jesteś w stanie nic zrobić. Jest taki piękny obraz, kiedy Izraelici buntowali się przeciwko Panu na pustyni, pamiętacie? I Bóg zesłał węże. I te węże ich kąsały, pamiętacie? Taka bardzo trudna historia. Pojawiają się węże, bo oni tak narzekali, szemrali, buntowali się. Bóg im dał wszystko, a oni wciąż znowu się buntują. I w końcu Bóg posłał węże, które ich kąsały. Wiecie, i to były jadowite węże. I oni od tego umierali. I wołali do Mojżesza: Mojżeszu, módl się do Boga, żeby nas wyratował. I wiecie, co Bóg powiedział do Mojżesza, kiedy Mojżesz się pomodlił do Niego? Mówi: zrób miedzianego węża. Postaw go na wysokim takim drzewcu, na takim wysokiej tyczce, tak, żeby wszyscy mogli go zobaczyć. Gdzieś po środku obozu. I od tej pory każdy, kto zostanie ukąszony przez węża, wystarczy, że spojrzy na tego miedzianego węża, który na tym wysokiej tyczce jest zawieszony, i zostanie uzdrowiony. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Bóg nie powiedział tam: postaw tą tyczkę i teraz każdy, kto przyjdzie do tej tyczki, zostanie uzdrowiony. Wiecie, niektóre węże, jak kąsają, to mają tak silny jad, zależy ile tego jadu jest, zależy jaki jest duży człowiek i dużo różnych parametrów, ale może tak być, że ten człowiek go kilka kroków zrobi i padnie, bo ten jad jest tak silny. I gdyby trzeba było dojść do tego drzewca, to by tak naprawdę mogło się okazać, że wielu by tam po drodze padło. Ale Bóg mówi: wystarczy, że spojrzysz. Tylko trzeba było obrócić głowę i spojrzeć na tego węża. I już pojawiały się w Twoim organizmie te siły, które zwalczały jad. Które zwalczały jad śmierci. I uzdrawiały Cię. Zobaczcie, jaki to jest piękny obraz modlitwy. Zobaczcie, jaki to jest
niesamowicie okazana też Boża łaska. Wystarczy spojrzeć. Każdy, kto chciał, mógł spojrzeć. Nikt nie był do tego zmuszony. Nie musiał. Może niektórzy powiedzieli, a tam będę patrzył na jakiegoś węża, co mi to pomoże. Ale każdy, kto spojrzał, zostawał uzdrowiony. A wiecie, co w Nowym Testamencie jest napisane w Ewangelii Jana? Pan Jezus mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, 14-15 werset. A więc, drodzy, obojętnie w jakiej potrzebie byśmy się znaleźli, czy to potrzebie duszy, czy ciała, wystarczy, skierujemy swój wzrok na Niego, na Chrystusa i On uzdrawia nas ze wszystkiego, a zwłaszcza z tego jadu grzechu, który prowadzi do duchowej śmierci. On jest w stanie uzdrowić naszą duszę i nasze ciała. A więc modlić się oznacza właśnie ten nasz proszący wzrok kierujemy na Chrystusa, na Niego. On jest gotowy nam dopomóc. Co więcej, On puka do naszych serc. I to właśnie, wiecie, przez tą biedę, przez tą naszą potrzebę, my właśnie wtedy dopiero otwieramy się na Niego. Wtedy dopiero widzimy, że my Jego potrzebujemy. I to jest bardzo ciekawe, że gdyby nie ta nasza bieda, gdyby nie te nasze trudności, które przeżywamy, nigdy byśmy tak naprawdę być może nie zwrócili się do Niego, ale właśnie to, co przeżywamy, sprawia, że zaczynamy szukać. Zaczynamy być otwarci na Niego samego. I chcemy, żeby On wszedł do naszego serca, do naszej duszy. Słyszałem, że kiedyś lekarze zalecali ludziom chorym, aby jak najwięcej przebywali na powietrzu. Żeby siedzieli gdzieś na słońcu, czy to w zimie, czy w lecie, jak najwięcej na słońcu i na powietrzu. Nie wiem, jak to dzisiaj jest. Natomiast podobno kiedyś tak było, że zalecano, żeby tacy ludzie wystawiali się na działanie słońca i świeżego powietrza. To jest bardzo ciekawy obraz. Taki chory człowiek nic nie robił. On po prostu tylko siedział i wystawiał swoje ciało na słońce i na powietrze. Na świeże powietrze. I to powoli wpływało na jego ciało tak, że uzdrawiało go. To jest, wiecie, też piękny obraz modlitwy. My tak naprawdę mamy po prostu otworzyć się na Niego, pozwolić, żeby On zaczął działać w nas, w naszym życiu. My czasami nie modlimy się, bo w ogóle nie rozumiemy, co to jest modlitwa. Nam się wydaje, że to jest nasz wysiłek, który my musimy zrobić, żeby zadowolić Boga, żeby Go jakoś przebłagać. A to jest błąd. Tak mówią pogańskie religie. Bóg w Chrystusie objawił nam się, okazał, że to On nas miłuje. I jako pierwszy nas umiłował, zanim ty pomyślałeś o Bogu. On ciebie umiłował tak bardzo, że był gotów posłać swojego Syna Jezusa na ten świat. I On chce ciebie zbawić. On chce na wieczność mieć ciebie ze sobą, u siebie. Czy wierzysz w to? Czy wiesz o tym? Że taki jest Bóg? Nie wiem, czy pamiętacie, była taka historia sparaliżowanego w Ewangelii Marka, który miał kilku dobrych przyjaciół. I oni wiedzieli, że Pan Jezus może pomóc. I pamiętacie, co tam się wydarzyło? Oni wzięli go, każdy z jednej strony, czterech przyjaciół, to łóżko i zanieśli do Pana Jezusa. No i tacy szczęśliwi, że już są, patrzą, a tam tylu ludzi, że nie mogą w ogóle przejść. Jak tu zanieść tego człowieka do Pana Jezusa? I wymyślili, że weszli na dach. Byli tak zdeterminowani, tak chcieli mu pomóc. Tak kochali tego swojego przyjaciela. Że weszli na dach, zdjęli tam dach, można było zdjąć akurat tam i spuścili go gdzieś na linach jakoś to łóżko przed całego Pana Jezusa. I tam czytamy bardzo ciekawe słowa. Dlatego, że kiedy oni to zrobili, byli przekonani, że no, teraz Pan Jezus powie, bądź uzdrowiony i został uzdrowiony, wszystko jest dobrze. Okazało się, że się zawiedli.
Pan Jezus mówi do niego: synu, odpuszczone są ci grzechy twoje. Jak? Zaraz. Poczekaj, Panie Jezu, ale przecież ty miałeś go uzdrowić. A co ty robisz? Wiecie, prawdopodobnie Pan Jezus słyszał bezgłośną modlitwę tego sparaliżowanego człowieka, który modlił się: Boże, przebacz mi moje grzechy. On zdał sobie sprawę, że jest grzesznikiem, że potrzebuje przebaczenia grzechów i modlił się bezgłośną modlitwą, bo nie mógł nawet wypowiedzieć nic. Pan Jezus usłyszał tą jego modlitwę. Usłyszał i pierwsze, co zrobił, to przebaczył mu wszystkie grzechy. Mówi: odpuszczone są grzechy twoje. A oczywiście zaczęła się sytuacja komplikować, bo tam ludzie zaczęli mówić: jak to, jak to, jak ty możesz odpuszczać grzechy? Ale Pan Jezus, żeby dowieść, że On ma moc i ma prawo to robić, uzdrowił potem tego człowieka i on wziął swoje łoże i poszedł radosny do domu. Drodzy, Pan Jezus słyszy każdą modlitwę, nawet tą bez słów. Nawet kiedy w swojej bezradności, gdzieś w jęku i zawodzeniu po prostu westchniemy do Niego, w całej naszej nędzy, On to słyszy. Taką modlitwę również. A więc, drodzy, modlitwa to jest coś więcej niż nasze słowa. Modlitwa to jest postawa duszy człowieka. To jest to, jaką ty masz postawę przed Bogiem. To, w jaki sposób ty na Niego patrzysz, jak ty się do Niego odnosisz, to jest modlitwa. Tu nie chodzi tylko o to, co ty powiesz, ale tu chodzi o twoje wewnętrzne nastawienie, twojego serca, twojej duszy do Niego. A więc w jakim sensie taki stan naszego serca? Niezależnie od tego, czy słowa są sformułowane już, czy też nie, Bóg słyszy modlitwę naszego serca, naszej duszy. I drodzy, chcę takie dwa, można powiedzieć, takie warunki modlitwy, o których chcę powiedzieć. Dwie rzeczy. Żeby Bóg mógł uznać za modlitwę, to z czego potrzeba? I chcę powiedzieć o dwóch rzeczach tylko. Po pierwsze, bezradność. Może was zaskoczyłem, ale drodzy, bez wątpienia bezradność jest takim pierwszym i najpewniejszym znakiem naprawdę modlącego się serca. Drodzy, modlitwa została ustanowiona dla tych, którzy są bezradni. Dla tych, którzy mają świadomość swojej bezradności. I w takim stanie przychodzą do Niego, do Boga. Którzy nie są w stanie sami sobie absolutnie pomóc. Którzy są tak bezradni, że nie wiedzą, do kogo iść. Nie wiedzą, gdzie się zwrócić. Mają zamieszanie w swojej duszy. I modlą się, i wołają. To jest jedyne, co mogą zrobić. Ale to jest też wszystko, czego Bóg od nich oczekuje. Bezradność jest takim warunkiem prawdziwej modlitwy. Że można to było uznać za modlitwę. I wiecie, to nie jest tylko przed nawróceniem. To nie jest tylko tak wtedy, kiedy my nawracamy się, przychodzimy tacy grzeszni, pobici do Boga. To jest przez całe nasze życie. Przez całe twoje życie. Kiedykolwiek się modlisz, tak naprawdę potrzebujesz jako bezradny przyjść do Niego. To jest nie tylko na samym początku. Modlitwa i bezradność, bezbronność, można powiedzieć, są nierozłączne. Należą do siebie. A więc, jeśli jesteś bezradny, jeśli czujesz się bezbronny, jeśli czujesz się beznadziejnie, to właśnie powinieneś się modlić. To właśnie modlitwa jest dla ciebie. Z tą całą bezradnością, jaką masz, przyjdź do Niego. Z tą całą beznadziejnością, z tym całym zamieszaniem twojej duszy, przyjdź do Niego. Przeczytam wam fragment pewnej książki, gdzie pewien człowiek mówił na temat właśnie bezradności w modlitwie. Posłuchaj ty, który jesteś tak często bezradny, który nie wiesz, co masz zrobić. Niekiedy nie rozumiesz nawet, jak się modlić. Twoje serce jest pełne grzechu i nieczystości.
a wszystkie twoje zainteresowania są napełnione tym, co Biblia nazywa światem. Bóg, który jest wieczny i święty, jest ci do tego stopnia daleki i obcy, że odczuwasz to jako podwójny grzech, gdy pragniesz przybliżyć się do Boga właśnie w takim nastawieniu duszy. Od czasu do czasu zapytuję samego siebie, czyż ja rzeczywiście chcę się pozbyć tego ducha letności i tego światowego życia? Czy ta letniość i połowiczność mojego życia chrześcijańskiego nie są skutkiem tego, że ja w głębi mojej istoty faktycznie nie chcę żyć inaczej? Drodzy, to jest właśnie stan, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co jest w nim. I kiedy zdaje sobie sprawę ze swojego grzechu, z tej głębi tego grzechu i z tego, że on tak naprawdę jest tak tym przeżarty, że nawet jego motywy często nie są dobre. Że nawet to, co chce powiedzieć, to, co wydawało mu się, że chce, to tak naprawdę okazuje się, że nie chce. Że odkrywa w sobie, że on chce żyć grzesznym życiem. I to jeszcze bardziej go zniechęca, załamuje, jeszcze bardziej bezradny jest. Bo on odkrywa, że tak naprawdę to nie chce Boga, ale chce samego siebie. Wygody dla swojego życia. Tylko tym jest zainteresowany. I wiecie, kiedy człowiek zda sobie z tego sprawę, to jest bardzo dobry moment, żeby właśnie zacząć się modlić. Bo wtedy nie możesz polegać na niczym, co jest w tobie. Na żadnej stanie twojej duszy. Tylko widzisz, że Panie Boże, Ty widzisz, co jest we mnie. Ty widzisz, że nawet moje motywy nie są czyste często. Widzisz, jak zamieszany jestem. Widzisz tą bezradność, tą beznadziejny stan mojej duszy. I wtedy nawet czasami nie mamy odwagi się modlić, bo wydaje nam się, że nie powinniśmy. Drodzy, ta bezradność i ta bezbronność jest naszą najlepszą modlitwą. Właśnie w takim stanie duszy możesz przyjść do Niego. I właśnie o to chodzi, żebyś znalazł się w takim stanie, kiedy byś mógł jedyną nadzieję mieć w Nim. Kiedy byś zrozumiesz, że tu już nic w Tobie nie ma, na co mógłbyś się powołać, na czym mógłbyś się oprzeć. Ale jedynie, co możesz zrobić, to możesz przyjść do Niego i to wszystko Mu powierzyć, to wszystko Mu oddać, cokolwiek to jest. Wtedy dopiero możesz wołać prawdziwie z całego serca. Z głębi zbolałej duszy możesz wołać i błagać. Bo wiesz, że to jest Twoja jedyna nadzieja. Wiesz, że Twoim jedynym ratunkiem jest On. Jeśli On czegoś nie zrobi, to Ty sam sobie nie poradzisz. To Ty sam nie dasz rady. Bo już tyle razy próbowałeś i ciągle wychodziło tak, jak wychodziło. I być może potrzebujesz dojść do takiego momentu w swoim życiu, w swoim sercu, kiedy to zrozumiesz, że Twoją jedyną nadzieją jest tylko On sam. Każdy z nas inaczej przeżywa swoje życie. Każdy z nas jest w innym miejscu w swoim życiu. Ale drodzy, kiedy doświadczasz trudnych rzeczy, zastanów się, czy Bóg nie puka przez te rzeczy do Twojego serca i nie chce, żebyś Ty otworzył swoje serce na Niego i pozwolił Mu, żeby On tam wszedł. Kiedy wystarczy, że Ty z tą Twoją bezradnością, taką bezbronnością przyjdziesz do Niego, On Cię wysłuchuje. Nawet jeśli Ty nie widzisz odpowiedzi, On Cię wysłuchuje. Wiecie, to jest tak jak z matką i z małym dzieckiem. Wiecie, takie małe dziecko, które się rodzi, ono nie potrafi powiedzieć, mamo, ja chcę jeść. A teraz akurat kubkę zrobiłem, nie? A teraz akurat jest mi niewygodnie, albo chcę spać. Ono nic nie potrafi powiedzieć. I czy matka mówi, a nie powiedziałaś, to ci nie dam jeść, nie? Tak mówi? Słuchajcie, ona rozpoznaje, ona patrzy i widzi, ona potrafi rozróżnić różne rodzaje płaczu nawet. Ja pamiętam, kiedy nasza Hania była mała, Jania mówi, o, płaczę, bo jest głodna. Ja mówię, skąd ty to wiesz, dziewczyno? Płaczę jak płaczę, no tu wcześniej płakała, później płakała. Ale ona potrafiła rozpoznać rodzaj płaczu. Ten płacz to jest, oznacza, że jest głodna, a ten płacz to chyba ma w pieluszce coś tam trzeba zmienić. Nie wiem, tylko matka potrafi to rozpoznać. To jest niezwykłe. Ale drodzy, Bóg tak samo patrzy na Ciebie. On zna Twój jęk Twojej duszy. I On potrafi odpowiedzieć. On odpowiada od razu. Ale nie od razu my widzimy odpowiedź. Dlatego, że On działa w naszym sercu i w naszej duszy, żeby coś tam w nas
zmienić. Dlatego nie zawsze od razu daje nam odpowiedź na naszą modlitwę. Drodzy, On jest tym, który kształtuje nasze życie i nas prowadzi tak nasze duszy w takim stopniu, żebyśmy zupełnie przestali ufać w cokolwiek w nas samych. Aż doprowadzi nas właśnie do takiego stanu, kiedy będziemy po prostu oddamy się Jemu, nie mając nadziei na nic, co jest w nas samych. Wiecie, kiedy byśmy przeczytali i spojrzeli na inne historie ludzi, to widzimy, że jednym z tych elementów takiej bezradności, wiecie co, jest takie ukorzenie się przed Bogiem. I w Księdze Izajasza 66 rozdział, tam są takie, to jest ostatni rozdział Księgi Izajasza, my niedawno zakończyliśmy studiować tą Księgę Izajasza, nie wiem czy wszyscy pamiętają, ale tam są takie niezwykłe słowa, 66 rozdział i od początku tego rozdziału przeczytam: tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiś to dom chcecie mi zbudować? Jakieś to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Zobaczcie, co tu jest napisane. Bóg mówi, co możecie mi dać? Co jesteście w stanie stworzyć? Czym jesteście w stanie mi zaskoczyć? Jest coś takiego? No nie. No nic. To wszystko to On stworzył. To my możemy podziwiać Jego dzieła. Czy my jesteśmy w stanie Bogu coś dać i Go zaskoczyć, że och, jacy jesteśmy wspaniałomyślni, że daliśmy coś Bogu? Nic nie jesteś w stanie Bogu dać. I On mówi, to wszystko to jest... Ja to stworzyłem. Ale ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu. I który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Drodzy, nam się wydaje, że człowiek, który jest przygnębiony, to wcale nie jest to dobry obraz chrześcijanina. Ale tak naprawdę, drodzy, jeśli człowiek jest prawdziwie przygnębiony, to prowadzi go właśnie do Chrystusa. To powinno go prowadzić do Chrystusa. Wiecie, kiedy Pan Jezus zaczynał błogosławieństwa w Ewangelii Mateusza, to zaczął takim bardzo dziwnym błogosławieństwem. No podejrzewałem, że gdybyś ty albo ja byśmy opadali błogosławieństwa, to nie tak byśmy zaczęli. Ale Pan Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Ubodzy w duchu. W jaki sposób to rozumieć? Kto to jest ubogi w duchu? Ubogi w duchu to jest taki człowiek, który zdaje sobie sprawę ze swojego ubóstwa duchowego. W innym tłumaczeniu jest napisane, błogosławieni, świadomi swej nędzy. Drodzy, to jest stan, w którym człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak beznadziejny, bezbronny i bezradny jest w tym wszystkim, co przeżywa. I rozumie, że on tak naprawdę jedyne, co może zrobić, to po prostu przyjść do Boga. I Pan Jezus mówi, że błogosławieni są tacy, albowiem ich jest Królestwo Niebios. A więc Królestwo Niebios należy do tych, którzy zdają sobie sprawę ze swojej bezradności, ze swojego grzechu, ze swojej nędzy i przychodzą do Niego. Nie tylko raz, ale cały czas. Bo cały czas zdają sobie sprawę, że oni są bezradni. Cały czas potrzebują Jego mocy, dzień za dniem. Potrzebują Jego obecności w swoim życiu, Jego łaski w swoim życiu. Bo tylko dzięki temu mają moc do tego życia. Bo oni nie ufają już sobie, bo zdaje sobie sprawę, że są oni są świadomi tej nędzy, która jest w nim. Ale ufają tylko Jemu. Swoją ufność i nadzieję pokładają w Nim. To jest błogosławieństwo. Wiedzieliście o tym? No byście powiedzieli, no jakie to błogosławieństwo, nie? Drodzy, ale to jest właśnie błogosławieństwo. To Jezus Chrystus nazywa błogosławieństwem i umieszcza na początku listy błogosławieństw. Jako pierwsze. Dlatego, że jeśli tego nie pojmiesz, to innych rzeczy też nie zrozumiesz. Bo nie otworzysz się na nic więcej. Drodzy, to nie nasza modlitwa powoduje, że Bóg zaczyna działać, aby Cię odkupić.
Nie, twoja modlitwa jest owocem tego, że On zapuka do twojego serca. I że On ci powiedział, że pragnie wejść do twojej nędzy, do twojego życia. Właśnie, drodzy, ta nasza bezradność, kiedy wydaje nam się, że modlimy się i co się dzieje? I nic się nie dzieje. No bo modlę się, Bóg nie odpowiada. No i znowu jestem zamieszany i załamany. Drodzy, to wszystko ma swój cel. Chodzi właśnie o to, żeby ta nasza bezradność stała się tym stanem, w którym przychodzimy do Niego. I byśmy całe nasze zaufanie nauczyli się lokować w Nim, a nie w sobie. Zobaczcie, tyle lat życia przeżyliśmy i cały czas naszą nadzieję pokładaliśmy cały czas tylko w nas. A więc Bóg musi przeprowadzić nas przez pewien proces, żebyśmy my dostrzegli naszą bezradność i nauczyli się korzystać z Jego mocy, przychodzić do Niego po prostu. Z całą bezradnością wciąż na nowo do Niego. Ale wiecie, kiedy człowiek, nawet jeśli tego doświadczy, ale później zaczyna się układać, już zaczyna być lepiej. I co się dzieje? I znowu człowiek ufa, a dam sobie radość teraz, nie? I znowu zapomina, że potrzebuje obecności Jezusa w swoim życiu. I znowu zapomina, i znowu potrzebuje przejść historia taka, która się gdzieś tam dzieje w naszym życiu, jakaś trudna. I znowu człowiek uświadamia sobie, no bez Jezusa nie dam rady. I wciąż na nowo przychodzi do Niego. Drodzy, Bóg chce nas tego nauczyć. Dopóki będziesz polegał na sobie, to będziesz żył w swojej własnej mocy. Chcesz żyć w mocy Pana Jezusa? To musisz przyjść do Niego na Jego warunkach. Musisz przyjść po prostu na Jego warunkach. Kiedyś taki przykład słyszałem, pewien człowiek przyszedł do banku i powiedział, że chce wziąć kredyt. No, spotkał się z nim pracownik banku, później nawet dyrektora zawołali, bo ten człowiek, który chciał wziąć kredyt, mówi, ja chcę wziąć kredyt, ale na moich warunkach. Dyrektor powiedział, proszę Pana, to my udzielamy kredytu na naszych warunkach. Albo Pan weźmie na naszych, albo nie Pan weźmie, nie, wcale nie dostanie. Drodzy, to jest tak samo z Bogiem, my przychodzimy na naszych warunkach, mówimy, Panie Boże, ale wiesz, masz odpowiedzieć tak, tak i tak. Pan Bóg mówi, na razie to wywalamy, na razie chcę, żebyś w ogóle do mnie przyszedł. Na razie chcę, żebyś zobaczył, jak bardzo mnie potrzebujesz. I drodzy, i my wtedy dopiero widzimy, aha, no to tak nie można na naszych warunkach, tak? Nie można, no nie można. Przychodzimy do Wszechmogącego Boga, Stwórcy nieba i ziemi, tylko na Jego warunkach możesz przyjść. Cokolwiek byś sobie nie wymyślił, musisz przyjść na Jego warunkach, tak jak On chce i zrobić to, czego On oczekuje od Ciebie. Wiecie, czasami jest tak, że my zaczynamy się modlić i otwierać na Pana Jezusa, ale wciąż my pytamy, dlaczego On nie odpowiada? No dlaczego nic się nie dzieje? No powinno się już coś zadziać. No powinien otworzyć. Zaprosiłeś go do swojego serca, otworzyłeś swoje drzwi, no i oczekujesz, że teraz nagle od razu wszystko zacznie się dziać tak, jak ty chcesz. Ale się nie dzieje. Wiecie, my nie rozumiemy tej odpowiedzi od razu, którą Bóg nam daje. On daje odpowiedź, ale nie od razu. I nie taką, jak my chcemy. I bardzo często, dopiero po długim czasie, jesteśmy w stanie zrozumieć, jaką odpowiedź nam daje Bóg. I co tak naprawdę On czyni w naszym życiu. Bo my, wiecie, my sobie wymyślimy to po swojemu. Ja się pomodlę, Pan Bóg da mi to, to i to, nie? Nawet jeśli to są dobre rzeczy. Ale my sobie tak wymyślimy, nie? Ja się pomodlę, a Bóg mi daje. Wiecie, my jesteśmy przyzwyczajeni za bardzo do automatów, nie? Przychodzę, rzucam parę złotych, a tam kawa wyskakuje, nie? Super, nie? Kanapka, woda, nie? To co chcę. Ale drodzy, Bóg to nie jest automat do spełniania naszych modlitw. Bóg to jest żywy Stwórca, do którego ja muszę przyjść na Jego warunkach. Muszę poznać Go najpierw. Zobaczyć, kim On jest, poznać Jego serce. A to jest coś więcej, niż tylko otrzymać tam jakieś pojedyncze rzeczy. A więc, drodzy, bezradność jest jednym z nieodłącznych warunków modlitwy. Jeśli nie będziesz bezradny, to tak naprawdę nie zrozumiesz, co to znaczy się modlić. Wiecie, można w różny sposób doświadczać tej bezradności. Czasami jest tak, i dzieje się to często na początku życia chrześcijanina, że człowiek, że Pan Bóg łamie naszą pychę. Wiecie, że On kruszy nasze serce. Niszczy zaufanie do nas samych,
w nas. I to wszystko jest dla nas tak niezwykłe, tak nowe, że często dla nas niezrozumiałe i często nie wiemy, co z tym zrobić, jak to zrozumieć. Ale to jest częścią właśnie Jego działania w naszym życiu. On chce złamać nasze zaufanie do nas samych i musi skruszyć nasze serce. Wiecie, a nasze serca nie są takie łatwe do skruszenia. One się nie poddają tak łatwo. Wiecie, my mamy, ale ja tam jeszcze, albo ja tam wiem inaczej, nie? Albo ja tam chcę inaczej, nie? My mamy swoje tam nasze ale. My nie chcemy tak łatwo poddać się Bogu, skapitulować przed Nim. Ale On wytrwale prowadzi nas do tego punktu. Aż poddamy się zupełnie, uznamy, nie dam rady. Wiecie, Bóg odpowiada naszą modlitwę od razu. Co to znaczy? Możesz zaufać, że On odpowiada na twoją modlitwę, kiedykolwiek się do Niego zwróciłeś. On słyszy. Tylko On nie zawsze odpowiada tak, jak Ty chcesz. Dlatego, że On jest dobrym Ojcem i chce doprowadzić Ciebie do takiego stanu, żebyś stał się prawdziwym Jego dzieckiem, który ufa Jemu z całego serca. A nie jest w stanie tego zrobić. Bez tego, żeby ukształtować coś w Tobie. I niestety na tym świecie często polega to na tym, że cierpienie musi być w naszym życiu. Niestety. Dopóki żyjemy po tej stronie nieba, tak jest. Że dopiero cierpienie kształtuje w nas pewne rzeczy, które wydają błogosławiony owoc. To jest tak, jak nie narodzi się nowe życie, jeśli kobieta nie doświadczy tych bólów porodowych i tych wszystkich trudnych rzeczy. Ale dzięki tego wszystkiego rodzi się nowe życie. Nowy człowiek pojawia się na świecie. I radość jest wielka. Pewnie wam to mówiłem, ale pamiętam, kiedy moja żona urodziła naszego syna Daniela, byłem przy tym. Urodziła nie przez cesarskie cięcie, tylko normalnie. I pamiętam, że przed samym porodem, kiedy już tam leżała, to ona tak mnie prosiła, żebym ja załatwił znieczulenie jakieś. Mówi, że ona już nie da rady, że już nie wytrzyma. Ja wiedziałem, że teraz za późno, że nie da rady nic tam zrobić, no ale starałem się uspokajać, jakoś ją tam pocieszać. I tak i ciężko, bo tak bolało, tak i było źle. Kiedy się Daniel urodził, to wiecie, ona zaczęła się śmiać i cieszyć. Ja sobie myślę, zaraz, czekaj, no przecież przed chwilą tu płakałaś, no popatrz jeszcze trochę. Nie, ona się cieszyła i radowała, wiecie, zapomniała o tym całym bólu. Bo syn się urodził, wiecie, to było przeżycie. A jeszcze on urodził się, zaczął płakać od razu. I pamiętam, kiedy tam położna położyła go na brzuchu Ani. I on się momentalnie uspokoił. Wyczuł, że mama jest blisko. No to ja tam prawie się rozpłakałem, jak to zobaczyłem. Pomyślałem sobie, wow, to jest... Tu się cud dzieje właśnie. Jestem tego świadkiem. Wiecie, to są niezwykłe rzeczy. I musimy zrozumieć, że często to cierpienie, które wydaje nam się tak trudne, tak koszmarne, tak nieznośne, tak tego nie chcemy, ono okazuje się z błogosławieństwem, bo wydaje coś, prowadzi do życia, nowego życia, które się w nas pojawia. Ale musimy tego doświadczyć, drodzy, najpierw. To jest pierwsza rzecz, bezradność, o której chciałem powiedzieć. Jeszcze druga rzecz mi została. A druga rzecz to jest wiara. Drodzy, Boże Słowo mówi, bez wiary nie można podobać się Bogu. Bóg rozpoznaje modlitwę wtedy, kiedy właśnie bezradność i wiara łączą się ze sobą. I kiedy właśnie kierują się do Niego. Tylko wtedy nasze serce zajmuje właściwą postawę wobec Boga. Kiedy właśnie w tej bezradności z wiarą przychodzimy do Niego. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Wersetów na temat wiary jest mnóstwo w Nowym Testamencie. Możemy sobie wiele znaleźć, wiele przeczytać, jak fundamentalną rzeczą jest wiara. Wiara jakby oznacza to, że ja jestem gotowy skierować się we właściwym kierunku. Że z tą moją bezradnością idę we właściwą stronę. Zwracam się do samego Boga. To jest wiara. Że ja ufam, że jedynie On jest w stanie mi pomóc. Mamy prosić z wiarą. Bez powątpiewania jest napisane. Wielokrotnie jest napisane, jeśli byście prosili o coś w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Pan Jezus mówi,
Czy nie powiedziałem ci, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Powiedział to do siostry Łazarza. Wielokrotnie jest o wierze dużo powiedziane. Drodzy, istotą wiary jest przychodzenie do Chrystusa. Wiara to jest nic innego, jak to, że ja przychodzę do Niego. To jest wiara. Bo wiem, że tylko On jest w stanie odpowiedzieć na moją modlitwę i mi pomóc. Wiecie, grzesznik nie ma niczego poza swoim grzechem, swoją nędzą. To objawia Duch Boży, że jest w takim stanie. A wiara objawia się po prostu przez to, że grzesznik pomimo tego, jak żył, pomimo tego, co wcześniej czynił, on po prostu, pomimo, że wcześniej uciekał od Boga i często przed własną odpowiedzialnością za swoje czyny, to teraz z tym całym swoim grzechem, z całą swoją potrzebą wkracza w to światło Jezusa Chrystusa. Przychodzi do Niego, poddaje się Jemu, że przychodzi z tym do Niego. To jest wiara, że ja wiem, dokąd idę, dokąd zmierzam, do Chrystusa. Do Niego przychodzę z tym wszystkim. Z tą całą bezradnością i grzechem, który rozpoznałem w moim życiu. To jest właśnie tak naprawdę wiara. A więc człowiek widzi swoją nędzę, przyznaje, że jest bezradny, idzie do Jezusa i wyraźnie, dokładnie wyznając przed Nim, jak bardzo jest z Nim źle, składa całą swoją osobę, swoją duszę, swoje życie w ręce Pana Jezusa. A więc zobaczcie, kiedy przychodzimy do Jezusa, to ile wiary to potrzeba? To nie trzeba jakiejś, nie trzeba się wysilać, żeby straszną wiarę zrobić, ale chodzi o to, żeby zaufać Jemu. Wiara oznacza, że ja wiem, w kogo wierzę, komu ufam. Wiecie, my mamy w naszej głowie często taki bałagan. Mamy wiele różnych rzeczy. O, to jest ważne, to też jest ważne, tu jest dużo różnych fajnych rzeczy, temu zaufać. Ale musimy przychodzić, mamy, kiedy musimy zdecydować, co jest najważniejsze, co jest najistotniejsze w moim życiu. Kto tak naprawdę może mi pomóc, pokierować moim życiem? I chodzi o to, żeby właśnie przyjść z taką bezradnością do Jezusa, żeby uwierzyć, że tylko On jest w stanie ostatecznie poprowadzić nas, nie tylko przez to życie, ale poza śmierć, do wiecznego życia. A więc, drodzy, bezradność i wiara, te dwie rzeczy, które sprawiają, że człowiek tak naprawdę przychodzi i umieszcza sam siebie w rękach Jezusa, nie mając nadziei w sobie samym, nie ufając niczemu, co w nim samym jest, ale ufając tylko i wyłącznie w łaskę Pana Jezusa, który tą łaskę chętnie daje, chętnie obdarza. On jest tym, który jest naprawdę blisko nas. On chce. Wiesz, że On chce Twojego zbawienia bardziej niż Ty sam? Tylko Ty tego nie wiesz. Jeszcze może. On pragnie Ciebie bardziej niż Ty pragniesz Jego. Ale On chce, żebyś Ty zobaczył, jak bardzo Ty Jego potrzebujesz. Dlatego doświadczasz czasami trudnych rzeczy. Drodzy, przyjdźmy w naszej bezradności i naszej wierze, która inaczej jest mówiąc zaufaniem. Przyjdźmy do Niego, umieśćmy nasze życie w Jego rękach, bo to jest najlepsze miejsce, w którym możemy je zostawić. Amen. Amen. Amen.